Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Lexo, a to już 35. odcinek moich przygód z grą Metin 2 na serwerze Tasmania. Dawno odcinków nie było, co nie? No dawno ich nie było, bo troszkę mi majówka się przeciągnęła i po prostu tak to zostawmy. Wróćmy do Metina. Odcinki teraz będą się pojawiać bardziej regularnie, streamy także. Tutaj jeszcze te pierwsze klipy są wycinane z live'ów, a więc niektóre są tak minimalnie troszeczkę dłuższe, ale starałem się je wszystkie w miarę równo przycinać, że tak to określę. Jak sami widzicie, bawimy się z Kruczkiem. Kruczek bardzo dobrze znany, w poprzednim odcinku także był, a więc na pewno ten kruczek znacie i wiecie, jak słabo wchodzi. Wszystkich oczywiście możliwych aspektów ulepszania tego kruka wam nie nagrywałem, bo to, co tutaj jest przedstawione, to jest praktycznie nic. Jednak cały odcinek z ulepszania kruka, no to byłoby naprawdę chyba w miarę nudne, nie? Każdy by, tak jak ja to robię u niektórych youtuberów, nie powiem jakich, po prostu przewijał na koniec i zobaczył, czy ten kruk wbił, czy nie. A tu nie wiecie, czy wbije, czy nie wbije, bo daje różne klipy, cwane, oglądać z uwagą, heheszki. Dobra, próba na plus 7 i spaliło. No super, super sprawa. No to spróbujmy wrócić go na plus 6. I znowu spaliło. I tak ta zabawa z tym krukiem wygląda. Spada w dół, jak po prostu, nie wiem. Nie wiem, jak cenię, nawet pomysł na porównanie. Tutaj jeden z widzów, ponieważ to było na lewie, wymyślił, że muszę zabić lisa i dopiero kliknąć ulepszenie, to wtedy na pewno wejdzie. Niestety, niestety, no widzowie czasem się mylą. Oczywiście rzadko, rzadko się mylicie, ale się także czasem mylicie. Tutaj tak nagrałem dla jej pamiątkę, bo cały czas mi pali te pamiątki na surze, nie wiem czemu, ale ważniejsze tutaj były trzy srebrne okejki, z których ze wszystkich poleciały Yangi. Tutaj mój sklepik, czyli Blaski i moja stalka, żeby nie było, że nie wiem, kupuję Yangi na jakichś nielegalnych portalach czy coś. Oczywiście, że tak nie jest. Zawsze staram się wam pokazywać, z czego mniej więcej zdobywam te Yangi. I tutaj Blaski mi zostały z ostatniego dropienia, to mówię, a sprzedam. Tutaj, jak sami widzicie, ulepszam znowu łuczek. Starałem się na początku wam pokazywać tylko te ciekawsze próby, czyli plus 7, plus 8, ale potem stwierdziłem, że kurde, no to i tak jest chwila, to po prostu poprzeciągać. Expiłem specjalnie postacie do 40 levela, aby dostać te 10 bodzi, wyexpiłem takich 5. I tutaj nareszcie, czaj, widzicie to, widzicie, mogę wypłacać pieniądze z gildii. Nareszcie, po tak długim czasie w końcu naprawili. Tutaj tylko 100 kk wypłaciłem, a więcej już nie było, bo wcześniej wypłaciłem większą sumę, tam było około 400 kk. Jakoś mega dużo to nie jest, ale jednak darmowe Yangi to zawsze spoko. Próba Szczałki G9, a więc coraz bliżej. Seria ma już ponad rok, Tasmania ma ponad rok, Lexo ma skillę na M, coś pięknego. I znowu łuczek na plus 7. No z tym łuczkiem to zabawy jest trochę i ogólnie powiem wam, że wpadłem na taki pomysł, że po prostu poskupuję strasznie dużo ulepszaczy i zrobimy takiego wielkiego live'a, nie wiem, tam z 200 bodzi i tak dalej. 200 bodzi kupię tam wszystkich ulepów po 20-30 pereł każdego rodzaju i po prostu będziemy tłuc ten łuk ile wlezie. To była moja ostatnia postać już wyekspiona. Wszystkich wam nie nagrywałem, bo były takie. Nie, to była moja ostatnia wyekspiona postać. Wszystkich wam nie nagrywałem, bo po prostu no to tak strasznie wchodzi. A sami w zasadzie widzicie, no straszny jest ten kruk, po prostu straszny. Oczywiście na plus 7 udało się go raz czy dwa wbić, czy tymi bodziami z B, ale no co zrobisz? Nic nie zrobisz. A więc prawdopodobnie, jak sami widzicie, próba na plus 7 i dupa. Ogólnie to nie miałbym problemu z tym krukiem, gdyby nie to, że jednak białe perły to troszkę warte są. Po 7 kk, po 5,5 najtaniej teraz dostaniesz, ale to jednak trochę hajsu na te perły idzie, no i na bodzie dużo idzie. Dobrze, że wpadłem na pomysł ekspienia tych postaci, bo i znowu jest łuczek plus 7. I tutaj już nie miałem więcej bodzi. A więc jest plus 7. Wszystkie postacie, które wyekspiłem, poszły, ale weszłem jeszcze na jedno konto i okazało się, że tam mam 5 bodzi. I tutaj próba na plus 8. To jest moje główne konto ogólnie. A, nie mam Yangów. No brawo, brawo, czemu ty to w ogóle rzucasz? Dobra, to jest moje ogólnie główne konto i tutaj udało się go na plus 8 zrobić, a więc no po prostu powiem wam, tak mi się łapy często, może w końcu go zrobię na plus 9. No ale jak możecie się domyślić, udało się. To jest magia metinka. Ale i tak poskupywałem trochę tych symbolów wojownika, pamiątek po demonie z plusem.
nieznanych talizmanów i tak dalej, a więc no jak możecie się domyślić z live'a z ulepszania łuku lipa, ale mam jeszcze trutkę do ulepszania, a więc na pewno zrobię taki live, tylko że nie z ulepszania łuku, a po prostu z ulepszania truty. Mam nadzieję, że nie wejdzie, znaczy mam nadzieję, że wejdzie 8-9, a poinformuję na pewno na grupie Załoga Lexo, link w opisie, zapraszam, może na fanpage'u także, także link w opisie, tym bardziej zapraszam. Próba legendarnej alchemii, jej, wbiło. Patrzę, Onyx 130kk, mam jeden, kupię sobie, czemu by nie. Tutaj strefa walki, mało kto w ogóle wie, chyba że coś takiego jest. Zbierasz punkty za morderstwa i potem wymieniasz na skrzynki. Ja wybrałem skrzynkę z ulepszaczami, bo perły także stamtąd lecą. A więc no mówię, może perełka się uda, ale tam jedyne co poleciało to dwa ząbki orka. Tutaj KD niestety spalone. Misz poli także spalone. Pod poprzednim odcinkiem zostawiliście 359 łapek w górę, albo 8, teraz nie jestem pewien, a więc 36 korów powinienem przygotować, a przygotowałem 39, czy tak wiecie, tak w prezencie, żeby nie było, że w ogóle was no tak zle, było tak dawno odcinka, to mogłem te 3 kory więcej dropnąć. I bawimy się z ulepszaniem alchemii. Tutaj wam oczywiście pokazuję, ile z czego poleciało, całkiem dużo rubinków, przyzwoita ilość poleciała, że spoko. I tutaj już efekt gotowy, tak jak zawsze po prostu ucinam z przerabiania surowego, bo to moim zdaniem nie ma sensu. I jest, rzadki rubinek wbił, teraz diamencik, spaliło i za drugim razem weszło, spoko. Lecimy z jadeitem, spaliło i znowu spaliło, no tak to bywa, tak to bywa. Lecimy teraz z szafirem, szafir wbił, teraz granat, spaliło, spaliło. I siedzi. Onyksiki spaliło. No, ale to jest nic. Teraz dopiero będzie ciekawie, bo teraz bawimy się na antyczną. I diamencik wbił. Dwa mamy. Będzie próba na legendarny diament, czajcie? W końcu taką alchemię, którą sam dropiłem. Bez żadnych dokupywań. Sam w końcu zrobiłem dwa antyczne i można robić pomału na diament. Na legendę. I tutaj także antyczny rubinek zrobiłem. No niestety dwóch rubinków nie mam, ale na pewno z jakimś czasem drugi się dorobi i będzie próba także rubinku. Jak sami widzicie tutaj no pięknie wchodzi ta alchemia. Coś aż niebywałego. Teraz próba na antyka, granata także wbiło. No i onyksu niestety nie ma. I lecimy. Pierwsza próba na legendę. Zaczynamy od granata i uszlachetnianie o jedną klasę wzwyż powiodło się. Mamy legendarny granat. Nawet lepszy niż ten mój, ale no granat to zawsze będzie syf, no bądźmy szczerzy, no. Granat to tylko HP daje z tych ciekawszych. Teraz lecimy ze szafirkiem i czy szafirek legendarny siądzie? Także siadł. Wow, co tu się dzieje, Lexo, to chyba nie ty. Łuk zrobiłeś na 9. Legendarny szafir ci wbił. Spoko, spoko. Lecimy dalej, jeszcze z diamencikiem. W zasadzie to powiem wam, że ja już będę się chyba z wami pomału żegnał. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Wszystko jasne. I jest, wbiło, wbiło. Legendarny diamencik nam wbił, a więc genialnie. Przepraszam za TSK, tutaj kolega mnie spałkował. Mam nadzieję, że zbytnio nagranie to nie zepsuło. A ja wam mówię jeszcze raz. Narka i taka mała niespodzianka dla was teraz. Start. Siema, tu Lexo, konkurs dla was mam, nagrywam go teraz na żywo, ponieważ dawno mnie nie było, a więc tak trochę w kwestii przeprosin. Malutki konkursik dla widzów przygotowałem, którzy oglądają do samego końca mój odcinek, no i na pewno łapkę w górę zostawili, to wiadomo, nie? Wy na pewno jak oglądacie do końca, to łapeczka jest, ale ze mnie żul się zrobił, nie? No ale w każdym razie łapki nie musicie zostawiać, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie. Jednakże już wam mówię, co jest do wygrania, bo się rozgadają, kurde, no. Dawno nie nagrywałem głosu na żywo i wiecie jak. Do wygrania jest konto, puste konto, na tym koncie nic zupełnie nie ma, poza depozytem. W depozycie macie pieczęć słonika Manu. Jest to najszybszy wierzchowiec w grze, ja na nim jeżdżę i na Surze, i na Lexo, a więc na pewno kojarzycie, jaki to jest wierzchowiec. Ten taki super słonik przypisujecie sobie po prostu po tym, jak otrzymacie ode mnie konto z mailem i macie na start fajne konto, albo po prostu jak gracie na Tasmanii, chcielibyście dropka jakiegoś nowego sobie założyć, to takiego słonika ode mnie możecie dostać.
komentarzu, aby wygrać, wystarczy napisać serek topiony, łapka nie jest wymagana, jednak miło by było, gdybyście ją zostawili i to w zasadzie tyle. A więc mam nadzieję, że odcinek się podobał jeszcze raz. Trzymajcie się, do zobaczenia, usłyszenia, narkę. Albo zobaczenia w grze.